dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą jakże ważną konferencję. Ja przedstawię temat dotyczący budowania poczucia własnej wartości. Temat, który chyba napisano najwięcej poradników. Przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, przejrzałam wiele właśnie poradników, publikacji naukowych, jak i też publicystycznych. I właśnie doszłam do takiego wniosku, że to chyba jest najbardziej popularny temat w literaturze psychologicznej. To też bardzo trudno się z nim zmierzyć, szczególnie w tak krótkim czasie. Zacznę od takiego krótkiego wprowadzenia, czym jest poczucie własnej wartości i czy to jest to samo, co samoocena i samoakceptacja. Mianowicie samoocena to aspekt poznawczy poczucia własnej wartości, taki czynnik wartościujący, oceniający obrazu własnej osoby, wartościowanie jednostki przez nią samą, czyli nieco węższe znaczenie niż poczucie własnej wartości. Samoakceptacja natomiast to pozytywne ustosunkowanie do siebie, pozytywne wartościowanie własnej osoby oraz wiara we własne siły. Natomiast poczucie własnej wartości, jako pojęcie najszersze z tych, które tutaj wprowadziłam, jest jednym z najważniejszych konstruktów osobowościowych, głównych regulatorów zachowania, mających wpływ na stosunek jednostki do siebie oraz do otoczenia. Z czym się wiąże poczucie własne, wysokie poczucie własnej wartości? Wysokie poczucie własnej wartości redukuje lęk. Osoba, która czuje się pewna siebie, ma mniej obaw, mniej lęków o to, jak wypadnie na różnego rodzaju wystąpieniach czy w różnych sytuacjach społecznych. Ma również zdolność podtrzymywania określonych ról społecznych. Każdy z nas funkcjonuje w określonych realiach, więc wysokie poczucie własnej wartości ułatwia funkcjonowanie i rodzinne, i zawodowe, i tak jak w odniesieniu do dzieci, młodzieży, również w szkole, w grupach rówieśniczych. Ma także poczucie własnej wartości, wpływa również na świadomość swoich mocnych stron i swoich zalet. Łatwiej jest poruszać się w życiu, wiedząc, w czym się jest dobrym. Ponadto osoby z wysoką samooceną mają bardziej spójną i rozbudowaną samowiedzę. To, czego często brakuje młodym osobom, czyli takiej pewności, jaki naprawdę jestem. Oczywiście jest to okres budowania tożsamości własnej, utrwalania jej jakoś. Natomiast wysokie poczucie własnej wartości sprawia, że ta samowiedza jest taka bardziej stabilna. I samoocena również. Osoby o wysokim poczuciu własnej wartości, wysokiej samoocenie rzadziej także odczuwają negatywne emocje. To jest też bardzo ważne, dlatego że jeżeli dobrze myślimy o sobie, to też inaczej przeżywamy życie. Inne emocje dominują. Oczywiście nie znaczy, że to są tylko wyłącznie pozytywne emocje, bo życie jest, no, niesie różnego rodzaju doświadczenia i te emocje bywają też różne. Natomiast pewność siebie powoduje również takie przeżywanie świata w sposób bardziej pozytywny. Również wpływa na podatność na depresję, o czym dzisiaj mówił pan doktor. Ja tylko mogę powiedzieć, że rzeczywiście budowanie wysokiej samooceny wśród młodych osób ma też takie znaczenie właśnie profilaktyczne, ponieważ przeciwdziała zaburzeniom psychicznym, przeciwdziała depresji, przeciwdziała zaburzeniom lękowym czy też innym, o których dzisiaj jeszcze również ja będę mówiła w swoim drugim wystąpieniu. Również ma wpływ na lepsze radzenie sobie ze stresem i samotnością. Bardzo ważne, szczególnie reagowanie na sytuacje, które są stresujące, na rywalizacje, na różnego rodzaju doświadczenia, które powodują głębokie przeżywanie różnych sytuacji. Więc gdy dana osoba ma wysokie poczucie własnej wartości, to również łatwiej jest jej poradzić sobie ze stresem. No i też łatwiej jest funkcjonować w grupie, w różnych grupach społecznych, w których znajdujemy się na co dzień. Dzieci i młodzież o wysokim poczuciu własnej wartości mają zatem lepsze rezultaty w nauce. Też wydaje się to oczywiste, ale warto o tym powiedzieć, że wysoka samoocena wpływa na to, że dziecko decyduje się na przykład na doskonalenie w jakiejś dziedzinie, jest bardziej skłonne do współzawodnictwa, na przykład do brania udziału w olimpiadach, bo wierzy w to, że po prostu może osiągnąć sukces. Są też takie dzieci bardziej zaangażowane społecznie.
Wszyscy sobie życzymy, żeby nasze dzieci, no szczególnie po okresie, po covidowym czasie, gdy rzeczywiście ta izolacja bardzo mocno wpłynęła na takie funkcjonowanie społeczne młodych ludzi, więc życzymy sobie, aby one bardziej mogły rzeczywiście w tych grupach funkcjonować. Także budowanie wysokiego poczucia własnej wartości sprawia, że takie osoby też mają szersze kontakty społeczne, lepiej w tych kontaktach się poruszają. Z kolei niskie poczucie własnej wartości powoduje podejmowanie działań destruktywnych, często też autodestruktywnych, jest takich społecznie nieakceptowalnych, co powoduje też błędne koło. Dlatego, że jeżeli dany młody człowiek podejmuje tego typu działania, to społeczeństwo ocenia go negatywnie. Skoro go ocenia negatywnie, to ta młoda osoba również przyjmuje do siebie tę negatywną ocenę. Ona się w jakiś sposób staje nim. I to powoduje utrwalanie tej negatywnej samooceny. Wysoki poziom lęku. Bo trudno być spokojnym, gdy się o sobie ma złe zdanie. Unikanie współzawodnictw. Też czasami zastanawiamy się, dlaczego dziecko nie chce wziąć udziału na przykład w jakiejś nawet niezbyt zagrażającej rywalizacji. Dlaczego się wycofuje? Właśnie często dlatego, że nie wierzy w swoje możliwości, nie wierzy w swoje siły. I również takie dzieci są nadmiernie skoncentrowane na sobie. Cały czas są pod ścisłą kontrolą, taką samokontrolą. Cały czas się w swoim umyśle krytykują, cały czas się oceniają. Powoduje to bardzo silne napięcie i tym samym zniechęca do włączania się w różnego rodzaju aktywności. I teraz najważniejsze pytanie tego mojego wystąpienia. Jak to zrobić, by budować silne poczucie własnej wartości? Nie jest to łatwe, szczególnie gdy sami musimy też się z tym zmagać. Ostatnio prowadziłam taki warsztat rozwoju osobistego, podczas którego właśnie rozmawiałyśmy, ćwiczyłyśmy, były to same panie, dlatego mówię w rodzaju żeńskim, ćwiczyłyśmy właśnie jak budować poczucie własnej wartości. I po zakończeniu warsztatu jedna z pań podeszła do mnie i powiedziała: pani, jak pani to tak mówi, to wszystko tak ładnie brzmi, ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić panią na kolejne warsztaty oraz na być może również indywidualną psychoterapię, podczas której możemy się przyglądać temu właśnie, w jaki sposób to zrobić. Jak budować poczucie własnej wartości naszego dziecka? Tutaj przede wszystkim oddziaływanie nie jest tylko w rodzinie, chociaż rodzina jest tutaj kluczowa, ale również trzeba zwrócić uwagę na oddziaływanie ze strony szkoły oraz oddziaływanie ze strony rówieśników. Skupię się na początek na rodzinie, bo to jest miejsce, to jest otoczenie, w którym opływają pierwsze lata życia, kluczowe dla budowania poczucia własnej wartości, w ogóle dla konstruowania się osobowości człowieka. Dlatego warto dbać o to, co mówimy naszym dzieciom, jak się zachowujemy w stosunku do nich, jakby cały czas też doskonalić się pod tym względem. Każdy popełnia błędy, warto jednak mieć ich świadomość i spróbować poprawiać. Jest też taka gdzieś w nas tendencja, że nie lubimy się przyznawać do słabości, że coś źle zrobiliśmy. Łatwiej powiedzieć, że to dziecko stwarza problemy. A jednak zachęcałabym do tego, żeby zastanowić się, przyjrzeć się samemu sobie. To nie jest nic strasznego. Nie jesteśmy idealni, więc warto nad sobą pracować. To, co powinni, czy też warto, by rodzice mówili swoim dzieciom i okazywali im, to, że dziecko jest ważne. Po prostu, że jest ważne. Że jest ważnym członkiem rodziny. Że tak jak takie powiedzenie funkcjonuje, mam nadzieję, że coraz rzadziej, że dzieci i ryby głosu nie mają. No czegoś takiego w żaden sposób nie powinniśmy mówić swoim dzieciom. Dziecko jest ważne. Jest ważnym członkiem rodziny. Następny komunikat. Twoje zdanie się liczy. Jeżeli planujemy wakacje, jeżeli planujemy zmianę wystroju mieszkania, weźmy pod uwagę, co na ten temat sądzi nasze dziecko. Zapytajmy go o to. Kocham cię. To są takie magiczne słowa, których każdy z nas potrzebuje w różnych sytuacjach. A szczególnie potrzebuje tych słów dziecko. Dlatego warto okazywać uczucia. To jest taka walizka, można powiedzieć, do której to, co włożymy, to wyjmiemy. Kiedyś takie zdanie przeczytałam w jakimś z jednym z tych właśnie licznych poradników. Z każdego coś można wyjąć. Że właśnie wychowanie to jest taki proces, który można porównać w jakiś sposób do pakowania walizki.
że tak jak właśnie my będziemy okazywać uczucia swoim dzieciom, tak również później te dzieci będą okazywać nam oraz innym osobom w swoim otoczeniu. Okazywanie akceptacji dziecku. Akceptowanie go takim, jaki jest. Następna kwestia, że dziecko ma prawo czuć wszystkie emocje. Chciałabym poświęcić temu trochę więcej uwagi. Bo na pewno każdy z Państwa spotyka się z taką opinią, że to jest takie grzeczne dziecko, dzielne dziecko. Chcielibyśmy być może mieć grzeczne, dzielne dzieci, ale czy to dobrze? Że dziecko jest dzielne albo grzeczne? Może czasami dobrze, jeśli to jest dla niego naturalne, że taki ma temperament, taką osobowość, taki charakter. Ale czasami pod tym byciem grzecznym kryje się wiele emocji, które dziecko boi się wyrazić. Dlatego tak ważne jest stwarzanie takiej, budowanie takiej rzeczywistości rodzinnej, w której dziecko może wyrażać różne emocje. Tak jak my, dorośli, odczuwamy całą gamę emocji, i pozytywnych, i negatywnych, dziecko również. Więc pozwólmy mu na to, że będzie rozzłoszczone, że będzie odczuwało strach, że będzie odczuwało niezadowolenie, wstyd i wszystkie inne negatywne emocje. Jeśli dziecko czuje, że może te emocje wyrazić w swoim domu, to na pewno jest i będzie mu łatwiej wyrażać te emocje również w innych sytuacjach i będzie żyło w jakiś sposób w zgodzie z tym, co czuje. Co też będzie sprzyjać dobrostanowi psychicznemu. Następnie, świat jest różnorodny i nie musisz być taki jak inni. Dzieci często porównują się do innych, wszyscy się porównujemy. Ale dzieci szczególnie. Dzieci się uczą, co o sobie myśleć, więc porównują się do rówieśników, do rodzeństwa. Ale nie muszą być takie same jak inni. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby też dziecku pokazywać czy mówić, że to, że ma jakieś cechy charakteru, które go wyróżniają, to nie jest nic złego. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, w której dochodzi do zaburzeń. Wtedy rodzic czy wychowawca ma obowiązek podjąć działania. I tutaj we współpracy ze specjalistami, z psychiatrami, psychologami. Natomiast mówimy o takich różnicach osobowościowych, żeby je akceptować, żeby też dziecko uczyć takiej samoakceptacji. Zachowania i postawy rodziców, które budują poczucie własnej wartości. Pozwalajmy dziecku na samodzielność. Też taka tendencja, którą widać, że rodzice starają się wszystko zrobić za dziecko. Że wtedy jest dziecko szczęśliwe, wtedy jest mu dobrze w domu, gdy mama i tata wykonują wszystkie czynności za nie. To nie jest dobre. Dlatego też zachęcam do tego, aby pozwalać dziecku na samodzielność. Również uczyć je wiary w kompetencje i możliwości. Nawet jeżeli dziecko nie ma w jakimś zakresie osiągnięć wybitnych, to i tak nagradzajmy je, wspierajmy, pomagajmy mu. Zgoda na doświadczanie przez dziecko własnej sprawczości. To też takie poczucie, że mam na coś wpływ, buduje silne poczucie własnej wartości. Jeżeli dziecko wie, że od niego zależy ta czy inna decyzja, czy ma wpływ przynajmniej na jej podejmowanie, to wówczas od dzieciństwa uczy się, że jest ważny, że jest dostrzegalny, że po prostu istnieje. Kiedyś taka dziewczynka, akurat nie w toku terapii, tylko dziewczynka, którą znam, jest córką moich znajomych, powiedziała mi kiedyś coś takiego, co bardzo mi dało do myślenia. Powiedziała, wiesz, ja to właściwie nie wiem, czy w ogóle jestem. Ja zapytałam ją, a co to znaczy, że nie wiesz, czy w ogóle jesteś? No, nie wiem, czy ja jestem, czy mnie nie ma. Wszystko to nie ma znaczenia. Nie pogłębiałam, bo nie miałam takiego prawa, to byli moi znajomi, więc nie pytałam dalej. Ale dało mi to do myślenia, dlaczego dziecko w ten sposób myślało o sobie. Warto również doceniać wysiłki dziecka, nawet jeśli nie wszystko mu się udaje. Nawet jeżeli dziecko dostanie w szkole gorszą ocenę, to co się stanie? To co się stanie? Czy czasami nie jest tak, że rodzice spełniają swoje ambicje i dzieci czują, że muszą je spełnić? Czy nie powinniśmy dawać dzieciom prawa do tego, by wybierały na przykład te zawody, które chcą, żeby chodziły na takie lekcje dodatkowe, które lubią?
Albo na przykład często też dochodzi do takich sytuacji, że dziecko chce, nie wiem, uczyć się tańca albo być w harcerstwie, a za rok zmienia zdanie. Zaczyna grać w piłkę, a następnie grać na fortepianie. I rodzice mówią, no nie, ty już po prostu w niczym nie wytrwasz. Nie nadajesz się. Nic bardziej błędnego, nie wolno tak mówić. Dziecko ma prawo zmieniać zdanie, dlatego że ono się uczy. Ono poznaje siebie, eksploruje świat. Więc naprawdę nie wie, czy lubi fortepian, czy piłkę nożną. Nie wie też, czy jest w tym dobre. Więc warto dać mu możliwość wyboru i być cierpliwym. Gdy mówimy o budowaniu poczucia własnej wartości, to również nie sposób pominąć roli szkoły oraz otoczenia rówieśników, bo to nie tylko rodzice wpływają na budowanie poczucia własnej wartości, szczególnie już w wieku, w którym dziecko rozpoczyna edukację i również szczególnie w tym wieku, gdy dziecko zaczyna mieć kontakty z rówieśnikami i gdy zdanie rodziców zaczyna liczyć się mniej, a zaczyna się liczyć dużo bardziej zdanie rodziców liczy się mniej, a zaczyna się liczyć bardziej zdanie rówieśników. Co może zrobić szkoła, by budować poczucie własnej wartości u dzieci? Przede wszystkim nauczyciele okazywać zainteresowanie uczniom i dostrzegać ich indywidualności. Wzmacniać mocne strony. Jeżeli dziecko ma talent, nie wiem, matematyczny, muzyczny, warto to wychwycić, powiedzieć rodzicom. Nie zawsze rodzice coś zauważą. Czasami właśnie rola tutaj rodzica, przepraszam, rola nauczyciela jest nawet ważniejsza. Aktywnie również słuchać uczniów. Gdy coś mówią do nauczycieli, to warto naprawdę aktywnie, czyli wsłuchiwać się w to, co dzieci mówią, reagować na to, co mówią. Następnie sprawiedliwie oceniać i stosować konkretne procedury. To jest tak, jak dziecko idzie do szkoły, to tak jakby wjechało na autostradę. I wyobraźmy sobie, że na tej autostradzie nie ma żadnych znaków drogowych. I tak pędzą. Dlatego w szkole jest to bardzo ważne, żeby dzieci się na tych autostradach nie pozabijały. To żeby im te znaki drogowe postawić i pokazać, że ich się przestrzega. Następnie ograniczanie na takiego nastawienia rywalizacyjnego wśród uczniów. Nie wszyscy uczniowie są wybitni, nie wszyscy są dobrzy w danej dziedzinie, ale każdy jest dobry w czymś. Czyli po pierwsze dostrzegać umiejętności dziecka, po drugie nie porównywać dziecka jednego do drugiego, zwłaszcza w obecności innych dzieci. Nie mówić, że Kasia lepiej pisze od Asi, gdy pół klasy tego słucha. Jakie później buduje się poczucie własnej wartości u dziecka, które zostało porównane negatywnie? Na pewno niedobre. Warto również dostrzegać problemy uczniów i współpracować z innymi specjalistami. To się na szczęście bardzo zmienia. Szkoła, którą pamiętam ze swojego dzieciństwa, nie było tam psychologów, nie było takiej możliwości, żeby z jakimś problemem zgłosić się do psychologa. Dzisiaj już jest taka możliwość w bardzo wielu szkołach. Są psychologowie, jest możliwość skorzystania z konsultacji z pedagogiem. Także również nauczyciel, gdy dostrzega takie problemy, warto by nie tylko z rodzicem się kontaktował, ale również ze specjalistami. No i oczywiście, szanowni państwo, przeciwdziałanie przemocy. No jeżeli dziecko jest ofiarą przemocy, jeżeli też o przemocy psychicznej, co również dzieje się za pośrednictwem social mediów, zapewne dzisiaj będziemy jeszcze o tym mówić. Jeżeli dziecko staje się ofiarą takiej przemocy, to cierpi pod wieloma różnymi względami, ale również cierpi finalnie jego poczucie własnej wartości. Rówieśnicy. Warto, by rówieśnicy okazywali sobie akceptację, gdyż stanowi to fundament wzrostu poczucia własnej wartości. I to ma znaczenie właśnie, i to jest to pewne też wyzwanie dla wychowawców, żeby tego młodych ludzi uczyć. Ważne jest też integrowanie grupy w szkole, wdrażanie zachowań empatycznych, stymulowanie rozwoju osobistego ucznia. No i to, co wcześniej powiedziałam, czyli przeciwdziałanie przemocy. Teraz drugą część swojego wystąpienia poświęciłabym budowaniu granic, bo budowanie poczucia własnej wartości to jedna strona medalu. Natomiast bardzo ważną kwestią jest również to, żeby stawiać granice. Co to oznacza? Co to oznacza? Brzmi ładnie. A teraz powiedzmy sobie, co to znaczy. To, szanowni państwo, przede wszystkim określenie zasad i konsekwentne ich przestrzeganie. Tak jak powiedziałam o tych znakach drogowych. Musimy powiedzieć, co to za znaki są i co one oznaczają.
a następnie pokazać, że ich przestrzegamy, w stosunku do dzieci również. Zawieranie umów i dotrzymywanie ich. To też często bywa czasem lekceważone w rodzinach, że coś się obiecało dziecku. A ono pamięta, nawet bardzo małe dziecko. Właśnie bardzo małe dzieci bardzo dużo słyszą i pamiętają. Nam się wydaje, że można o wszystkim rozmawiać, bo dziecko nie słyszy. Przestrzegałabym przed tym, bo często słyszy i często pamięta przez całe życie. Też okazywanie wsparcia i zrozumienia, gdy dziecko przyzna się do winy. No nie warto je karać w nieskończoność. Jeżeli widzi rzeczywiście, że popełniło błąd, to warto wesprzeć je w tym procesie poprawy. Stwarzanie szans na naprawianie błędu. Niespełnianie też wszystkich życzeń dziecka. To też jest pewnego rodzaju choroba naszych czasów, że staramy się naszym dzieciom wszystko kupić i wszystko dać. To jest jakoś też kulturowo uwarunkowane, dlatego że poprzednie pokolenia nie mogły korzystać z wielu dóbr. Dzisiaj one są dostępne, więc trochę chcemy to zrekompensować naszym dzieciom. A trochę też jest tak, że nie mamy dla nich czasu, to coś im kupimy. To też nie jest dobra droga. Nieunikanie też konfliktów dla świętego spokoju. Jeżeli jest problem, trzeba się z nim konfrontować. I szanowni państwo, chciałabym jeszcze poruszyć dwa tematy, które się wiążą ze stawianiem granic, o których mówi się, ale moim zdaniem trochę za mało. Czyli o procesie separacji i parentyfikacji. Cóż to jest? Separacja, mam na myśli tutaj różnicowanie, dystansowanie się, tworzenie granic i zmniejszenie zaangażowania w relacji z rodzicami, a szczególnie z matką. Czyli chodzi mi o proces powolnego odchodzenia dziecka z domu. Gdy dziecko wyodrębnia się z takiej psychicznej, fizycznej bliskości z opiekunem, tworzą się jego granice. Na początek są to granice jego ciała, a kolejny krok rozwojowy to tworzenie granic psychicznych. I właśnie bardzo ważne jest to, by pozwolić młodemu człowiekowi separować się, żeby się tego nie bać, żeby też własne lęki uciszać, być może też skorzystać z pomocy psychologa, jeżeli tak się dzieje, że dziecko zaczyna opuszczać na przykład rodzinne gniazdo. Nie zapobiegajmy temu. Taki jest naturalny proces i warto go wspierać. Parentyfikacja to jest odwrócenie ról rodziców i dzieci. Chciałam o tym powiedzieć, bo myślę, że jest dość powszechne i ma bardzo niszczący wpływ na rozwój dziecka. Co się dzieje? Dzieje się to wówczas, gdy dziecko wchodzi w rolę rodzica. Często dzieje się tak, gdy na przykład jedno z rodziców wychowuje dziecko, lub też gdy jedno z dzieci choruje, lub są inne okoliczności wymuszające zaangażowanie dziecka, nadmierne zaangażowanie dziecka w różnego rodzaju czynności, też takie wykonywanie prac domowych, ale też od strony emocjonalnej. Czyli de facto dziecko staje się rodzicem swojego rodzica. Można też mówić o zdrowej parentyfikacji, bo czasami są takie okoliczności życiowe, rzeczywiście dziecko trzeba włączyć, nie ma innego wyjścia. Natomiast jest to zdrowe wówczas, gdy dziecko, czy to doświadczenie dziecka przejmującego funkcje i zadania dorosłych ma takie pozytywne znaczenie dla rozwoju, gdy potrafimy z nim rozmawiać o tym, co się dzieje. Być może też, jeśli jest taka potrzeba, zapiszemy dziecko do psychoterapeuty. Jeżeli wesprzemy je w przechodzeniu tego trudnego procesu, że ono musi wejść w rolę dorosłego zbyt wcześnie. Natomiast destrukcyjna parentyfikacja to przejmowanie przez dziecko roli rodzica. Na przykład właśnie, gdy dzieci rodziców są przewlekle chore, gdy rodzice są też w ostrym konflikcie małżeńskim. To się też często dzieje, że jedno z dzieci staje się powiernikiem rodzica. Nie jest rolą dziecka być powiernikiem rodzica. Warto o tym pamiętać, bo ma to bardzo destrukcyjny wpływ na rozwój dziecka, może powodować, przyczyniać się do zaburzeń psychicznych, może też utrudniać funkcjonowanie społeczne. Też często się dzieje to w przypadku rodziców uzależnionych od alkoholu czy narkotyków. Rodzin też bardzo ubogich, gdy dziecko się angażuje do na przykład wykonywania różnych prac, do zarabiania pieniędzy. Lub też, gdy jest chore lub niepełnosprawne rodzeństwo. Jednym słowem chodzi o nadmierne skupienie dziecka na potrzebach rodzica. Stałe takie wówczas pozostawanie tego dziecka w gotowości i w napięciu. Ono żyje w ciągłym poczuciu, że musi reagować. A nie jest jeszcze na to przygotowane, bo to nie jest ten czas.
Jakie skutki powoduje parentyfikacja? No po pierwsze, zaburzenie regulacji emocji. Trudności w budowaniu własnej stabilnej struktury. To właśnie tak jak mówimy o poczuciu własnej wartości. Dziecko staje się zagubione, bo właściwie nie wie, w jakiej jest roli. Nie ma nikogo, na kim mogłoby polegać. To ono staje się powiernikiem, ono ma być fundamentem, podczas gdy to ono potrzebuje wsparcia tej osoby dorosłej. To nie ono ma być rodzicem. Dziecko takie jako dorosły już może odgrywać swoje emocje w działaniu. Może poszukiwać zewnętrznych regulatorów, na przykład używek lub też samookaleczać się. W drugim dzisiejszym moim wystąpieniu będę mówiła o zaburzeniach osobowości, w tym między innymi o zaburzeniach osobowości borderline, które są teraz diagnozowane coraz częściej, pewnego rodzaju chorobach naszych czasów. I wówczas dochodzi do takich autodestrukcyjnych zachowań dzieci. Ja nie twierdzę, że parentyfikacja jest jedyną przyczyną. Natomiast może mieć też negatywne, przyczyniać się negatywnie do właśnie też rozwoju, czy wpływać negatywnie na rozwój dziecka. Dziecko, jak powiedział Jacek Budejko, staje się w jakimś sensie niewolnikiem umysłu rodzica. Czyli taka osoba nie istnieje odrębnie, wystarczająco. Istnieje psychicznie w sposób tylko częściowy. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby tak się działo, a jednocześnie często jest to kwestia braku świadomości, że taki proces jest niewłaściwy. Bardzo często dochodzi też do tego, można powiedzieć, że to jest jakiś taki międzypokoleniowy kod, że takie relacje były między na przykład babcią i mamą, to następnie mama w ten sam sposób wychowuje swoją córkę, a córka jeszcze swoją kolejną, czy też syna. Niekoniecznie to dotyczy oczywiście kobiet. Więc warto też się temu przyglądać, analizować swoją sytuację rodzinną, analizować swoje zachowania, czy przypadkiem nie dochodzi właśnie do takiej sytuacji. Jak wynika z badań, które przeprowadziła pani profesor Katarzyna Schier, pani profesor, która zajmuje się między innymi procesem parentyfikacji, emocjonalna parentyfikacja ze strony matki może powodować na przykład depresję w dorosłości, czy też choroby psychosomatyczne. Szczególnie do takiej silnej parentyfikacji może dochodzić, mówię, jeszcze raz podkreślam, że może, bo wcale nie znaczy, że tak musi być, gdy jest nieobecny z różnych przyczyn ojciec, czasami też nieobecny po prostu emocjonalnie. Ale nie musi tak oczywiście być, bo często osoby samotnie wychowujące dzieci to są bardzo świadome tego, w jakiej są sytuacji i świetnie sobie radzą z procesem wychowawczym. Także to nie oznacza, że jeżeli tak jest, to już tak musi być. Absolutnie nie ma tutaj takiej koniecznej konsekwencji. Gdy dochodzi do takich niekorzystnych zjawisk, zachęcam do czerpania z pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. No szczególnie jeżeli chodzi o parentyfikację, no to tutaj duże pole do popisu mają psychoterapeuci, żeby zarówno rodzicom pokazywać, co się dzieje, że dochodzi do jakichś nie do końca zdrowych procesów i też psychoterapia może pomóc rodzicowi uporać się ze sobą. Dlaczego w taki, a nie inny sposób zachowuje się wobec dziecka? Więc zachęcam do korzystania z pomocy specjalistów. To już na szczęście bardzo się zmienia postrzeganie właśnie takiej korzystania z pomocy psychologów czy psychiatrów. Kiedyś było to bardziej stygmatyzujące. Na szczęście ta tendencja jest pozytywna. Chciałabym zakończyć swoje wystąpienie słowami Janusza Korczaka, który powiedział: dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie, naucz. Jeśli nie wie, wytłumacz. Jeśli nie może, pomóż. Dziękuję.